Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i mój kanał Magdalena Rutkowska Odero, i witam Państwa w bardzo wyczekanym e, horoskopie z kart Tarota e, z podpowiedzią od Karta Nielskich. Na miesiąc lipiec 2020 rok. Wiem, że Państwo bardzo się stresniliście za moimi horoskopami. Ja, co prawda, ostatnio byłam bardzo zabiegana, bardzo dużo rzeczy miałam do zrobienia, też wielu osobom pomagałam, więc nie miałam tyle czasu, aby poświęcić na mój kanał, jakbym chciała. Ale mam nadzieję, że to się powoli będzie zmieniało. Aczkolwiek niedługo w naszej rodzinie będzie nowy członek rodziny i może nie będzie też czasu na różne rzeczy. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. E, proszę państwa, e, co ja dzisiaj będę mogła państwu zaproponować? Będę stawiała karty, karty tarota na trzy sfery życia: sprawy uczuciowe, sprawy finansowe i zdrowie. Z kart tarot Grand Lux Ciro Marchetti, które bardzo, bardzo lubię. Państwo wiem, że też je lubicie i proszę Państwa podpowiedzi anielskie, a w zasadzie archanielskie z kart, kart karty yy, archanielskie Dorin Wirtu yy, I proszę Państwa, dla każdego znaku na koniec wyciągnę afirmację, afirmację na miesiąc lipiec, yy, z afirmacji Ewy Folej, którą, którą uwielbiam, która również bardzo dużo zrobiła swojego czasu dla polskiej ezoteryki. W ogóle z Ewą Folej będę chciała się skontaktować i poprosić ją o wy, wywiad dla mojego kanału. Na moim kanale proszę państwa już coś się dzieje, może niekoniecznie w roli głównej ze mną, ale są znakomici ludzie zapraszani. E, mam nadzieję, że wszyscy z Państwa e, słuchaliście już oglądaliście filmiki o Feng Shui: jak łatwo można pozbyć się długów, jak łatwo można odzyskać długi i inne ciekawe rzeczy. E, również mam nadzieję, że Państwo oglądacie codziennie wieczorem energetyki na następny dzień tygodnia, żeby dowiedzieć się, czego, co robić, czego nie robić i w jakich godzinach czarować albo nie czarować. Oczywiście, proszę Państwa, to jest ogólny horoskop e, i zawsze sugeruję, żebyście Państwo wzięli z niego to, co dla Was najlepsze i najpiękniejsze, a jeżeli będzie jakaś zła wróżba ostrzeżenia, to po prostu mieć gdzieś to z tyłu głowy i może, nie wiem, brawurowo nie jeździć w tym dniu samochodem albo, proszę Państwa, może być bardziej ostrożniejszym na każdej płaszczyźnie. I oczywiście, e, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z takiej indywidualnej wróżby, to można do mnie zadzwonić pod numer 608 626 405 i umówić się na konkretny dzień, konkretną godzinę. Ewentualnie możecie Państwo wejść na moją stronę internetową www.tarot-warszawa.pl i zasięgnąć wszystkich informacji, czym się zajmuje, jak się zajmuje, dlaczego się zajmuję. No i mam nadzieję, proszę Państwa, że w miesiącu sierpniu już będą warsztaty kochania siebie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to proszę poczytać, a ja do osób, które były zapisane na kwiecień, a warsztaty były odwołane oczywiście. Zadzwonię i potwierdzę e, e, termin warsztatów. A teraz, proszę Państwa, już, żeby nie tracić czasu, i swojego, i cennego Waszego, przechodzę do horoskopu dla poszczególnych znaków Zodiaku. Jeszcze tylko powiem, że mi będzie bardzo miło, jeżeli zostawicie Państwo po sobie ślad, czyli na przykład lajk like pod filmem, ewentualnie komentarz. Zawsze je czytam, nie zawsze na nie odpisuję, ale może to też się zmieni, ale zawsze jesteście Państwo blisko mojego serca, w zasadzie w moim sercu i naprawdę jest mi bardzo miło, że doceniacie to, co robię. A teraz przechodzę do konkretnego znaku. I nadszedł czas na osoby urodzone pod znakiem wagi. I już trasuję kartę drogie wagi. I zobaczymy, podejrzymy, co Was czeka w lipcu 2020 roku. Spory i napięcia. Spory i napięcia w relacjach z innymi. Mam nadzieję, że tylko chwilowe. I tak jak szybko się zaczną, tak szybko się skończą. E, mówi, mówi o tym paś, e, przepraszam, nie paść, a piątka buław, e, czyli tak jakby różnego rodzaju nieporozumienia, kłótnie, zaognienia. Jeżeli miałabym wyciągnąć z tego przełożenia e, no jakąś dobrą wróżbę, to bym powiedziała: No, ta piątka buław to jest bardzo dobra do takiego przyciągania fizyczno-seksualnego. Tak? Ale nawet jeżeli będzie to przyciąganie fizyczne między Wami. Albo nowym partnerem, albo w stałym związku, to z komunikacją w tych związkach może być troszeczkę gorzej. Ale zaraz zobaczymy dalej, jak karty o tym mówią dalej. Czyli waga i każda sfera życia. Najpierw wyciągnę trzy karty na sprawy uczuciowe uczuciowo-rodzinne, uwag. Mamy sprawy zawodowo-finansowe u osób urodzonych pod wpływem znaku wagi, oczywiście w lipcu 2020 roku i sprawy zdrowotne, zdrowie, 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 dobrze. I już po kolei podglądam karty, co sobie wyciągnęłyście, albo co ja wam wyciągnęłam. Dobrze. Powiem tak, jeżeli chodzi o wagi, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, to ja mogę powiedzieć, że kobiety będą miały duże powodzenie u płci przeciwnej i myślę, że w tej sferze zalotów, podbijania ich serca może się bardzo dużo dziać. Tutaj widzimy bardzo wyraźnie ten układ. Natomiast powiem tak, nie każda, szczególnie samotna waga, będzie zadowolona, z osób, które są w jej środowisku, które no, gdzieś chciałby się z niej zbliżyć. Ja bym powiedziała, może mogą być to dwa powody. Pierwszy powód może być to nieodpowiedni czas. To jest jedna rzecz. Natomiast drugi powód może być taki, że możecie mieć ręce związane jakimś wcześniejszym, nieodciętym związkiem albo nieprzerobionymi sprawami uczuciowymi, czyli nad czym powinniście się e, koncentrować, szczególnie wolne wagi szukające partnera na e, rozpuszczeniu więzi z przeszłości, na przerobieniu przeszłości, żeby móc działać, bo jest pokazane, to nie osoba jakaś Was wiąże, bo trzyma Was fizycznie, ale Wasze emocje, myśli. I tutaj tak jakby nie możecie działać, bo jesteście myślami, wspomnieniami, być może wyidealizowaniem osoby z przeszłości związane. Więc jeżeli chcecie ułożyć sobie życie uczuciowe, to zróbcie porządek z przeszłością. To jeżeli chodzi o samotne wagi, jeżeli oglądają mnie wagi w związku, czy w związkach, bo to też różnie bywa, no tutaj bym powiedziała, może być u was bardzo, bardzo różnie. Szczególnie taką newralgicznym punktem w waszym porozumiewaniu się ze sobą dogadywaniu mogą być sprawy zawodowe, zawodowe albo finansowe, inwestycyjne, a może po prostu braki finansowe, czyli możecie mieć finansowo związane ręce którejś z was i to może negatywnie działać właśnie na relację z ukochaną z ukochaną osobą. Dobrze. Idziemy dalej, albo też się martwić o pieniądze swoje, albo ukochane osoby, i dlatego tej radości w tym związku nie będzie. Patrzymy na sprawy zawodowo-finansowe. No początek lipca taki sobie. Większość, bo większość wag, oczywiście można powiedzieć nie wszystkie, bo to jest taki ogólny horoskop, a to wszystko też zależy od waszej godziny urodzenia i innych czynników numerologii, ale większość wag według tych kart może tak no, nie najlepiej wejść w lipiec, bo jest karta Eremita. Eremita trudne doświadczenia. Eremita raczej jest, bym powiedziała. Taki biedny, skostniały niż, niż bogaty. Czyli bym powiedziała tak jakby wchodzicie w nadszarpniętym budżecie, w trudniejszych sprawach zawodowo-finansowych w miesiąc, lipiec. I powiem tak, tu będzie bardzo różnie, różnie u różnych wak, to widzimy po dwójce dwójce denarów, więc jednoznacznie tutaj nie umiem powiedzieć, komu będzie dobrze, komu będzie źle. Natomiast tak. Gdyby nawet ktoś z Was stracił dochody albo pracę, to jest bardzo duża szansa, że może niekoniecznie w lipcu, ale jeżeli w lipcu, to w drugiej połowie, ale maksymalnie do dwóch miesięcy od tej pory powinien mimo wszystko ułożyć sobie sprawy, właśnie takie finansowo-zawodowe. Yy, I tutaj też yy, może być tak, że pomimo złego zaczęcia lipca, to jakieś dwójka denarów, dwa niezależne źródła dochodów mogą być na waszym horyzoncie, tak? Czyli bym powiedziała, lipiec sam nie najlepszy, może trochę trzeba pooszczędzać. O, jeszcze, jeszcze to jest karta szóstka mieczy to jest karta brama może coś trzeba zmienić w swoich sprawach zawodowo finansowych poszukać drugiego źródła dochodu a jeżeli biznes wam nie wychodzi bo przez sytuację światową zubożeliście może trzeba coś tu zmienić przepłynąć na Drugi brzeg może czymś nowym, drogie wagi się zająć. I patrzymy na sprawy zdrowotne. Na sprawy zdrowotne jest tutaj taka karta Trójka Mieczy, to akurat tego tak nie widać, ale to jest karta poranionego serca. Poranione serce różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju trudne emocje związane z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa. I tu może być zarówno y, uczuciowym, jak i finansowym, i to bardzo wyraźnie widać. To jest też karta zmęczenia, czyli mimo, że można powiedzieć w ramach koronawirusa, niektórzy z nas musieli odpoczywać przymusowo, to wy, czy odpoczywaliście, czy nie odpoczywaliście drogi wagi, jakoś tak nie wiem, zmęczone, bez siły wejdziecie w miesiąc lipiec, ale dalej są piękne karty, bo mamy kartę Maga, czyli dobry czas, żeby popracować nad swoją kondycją, żeby zrobić coś dla siebie, być aktywnym, kwestia aktywnego działania, na przykład sportu albo aktywnego. Bo biorę się wreszcie za, 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 swoje, za swoje zdrowie, bo na przykład radzę się mak dobrego lekarza. Jest pokazane, że jeżeli otworzycie się na pomoc samym sobie lub pomoc osoby, jak gdyby, no, która się na pomocy zna kapłanka, to naprawdę myślę, że wszystko powinno być w, yy, iść w dobrym kierunku i z każdym dniem lipca powinniście się czuć zdecydowanie. Lepiej. I teraz, kochane, wagi dla Was, karta anielska, karta anielska na miesiąc, a w zasadzie Archanielska na miesiąc lipiec, na miesiąc lipiec oczyszczanie czakr, czyli archanią, metatron mówi do Was: zawołaj mnie, jeśli chcesz oczyścić i otworzyć czakry za pomocą świętych geometrycznych. Kształtu, więc możecie popracować z Archaniołem Metatronem, albo możecie, zapraszam oczywiście, umówić się do mnie na profesjonalne. Oczyszczenie karmiczne z wszystkich negatywnych energii, przekleń, złorzeczeń, zazdrości, zawiści, ale to już wy zdecydujecie o tym, co jest dla Was ważne i istotne. I na koniec afirmacja, afirmacja na lipiec dla wagi. Piękna afirmacja, jestem pod Boską Ochroną i tego można Wam zazdrościć i tego Wam można życzyć, żebyście nie tylko w lipcu, ale również przez całe życie byli pod boską ochroną, radosnego lipca, drogie wagi, radosnego życia.